Dobra, atakujemy. Strzelę tutaj tego awatara od razu. I czary. Coś tutaj mogę zrobić? Na razie nie. A, Majew. Bierz kasę. Jeszcze to. I tu. Okej. Znaki. O, okej. Jako tako to działa. No dobra, żyjemy. Patrol, proszę. Wy tutaj na górę już, bo zaraz pewnie tu zaatakują z góry. Za to atak zwiększony, pancerze. Tak, niech lecą. Tutaj studzienka. I jeszcze jeden. Tak. O! Okej. Dobra. Mnóstwo was. Tak, do drewna od razu. Jak tam? O! Nie leczą. O! Tak lepiej. Sprawiedliwości stanie się. Jak tam? Wszyscy żyją, super. Badania zakończone. Gdzie są nasze wyrzutnie glewi? Koniec jest coraz bliższy. Halo, halo, wyrzutnie glewi? Twój budynek. No bez jaj. Czas na łowy. Nie mamy wyrzutni glewi. Okej, tutaj jest parę sekretów związanych z tą bazą, ale tutaj tak nas cisną na tym poziomie trudności, że bez kitu. Nie wiem, jak ja to tam wam pokażę. Być może po prostu tutaj wrócimy się na chwilę jeszcze. Nie jest to jakieś super warte odwiedzania, ale wiadomo. Wszystkie sekrety są jako tako mniej lub bardziej ciekawe. Dobra, to zemsta jeszcze działa. Skorzystajmy. Musimy się śpieszyć. Tak. Żeby z zemsty skorzystać. Nadszedł czas. No, po kolei. Bezczeszczą nasz święty Gaj. Jak to idzie? Jako tako. A, stójcie tutaj, naprawiajcie. Na łowy. Okej, żyją. Bezczeszczą nasz święty Gaj. Tu z kolei. Dobra. Musimy się śpieszyć. Wracajcie. Ktoś już zginął? Nie, został pożarty. Za sprawiedliwość. Bezczeszczą nasz święty Gaj. Ups, za mało. Co jest? Czemu twoje życie jest w innym miejscu? No, whatever. Okej, teraz przetrwasz. Ale bieda. Marnujemy tutaj czas. Będą cierpieć. Cudownie. To będzie nas cały czas atakować. Gdzie tu ja mogę skoczyć jeszcze? Mogę przebić się tędy. Koniec. Muszę przeskoczyć tędy. Bezczeszczą nasz święty winni Gaj. Winni będą cierpieć. Nasi dobra. Musimy się śpieszyć. Wroga. A szal teraz. O. Tank. Powiedzmy. Znikaj! Marnujemy tutaj czas. Dobra. Zrobimy tu dziurkę w bramie. Jeszcze jedna taka będzie. Niestety. Zakończę to polowanie. I tutaj chodźmy. Na dół. Najpierw. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Ledwo zipi. Winni będą dzielić. Okej, idzie.
Z demonem zemsty jest całkiem nieźle. Niech będzie wola Boga. Stanie się zadość. Majew? Jak tam? Okej, okay, jako tako idzie? No dobra, spoko. Jeszcze trochę łuczniczek. Tutaj jeszcze jeden prastary obrońca. Za mało złota. Już. Okej. Okay. Nie wiem, jak ja wam pokażę te wszystkie ukryte rzeczy, których jest tutaj sporo, kiedy tak nas cisną. A, tutaj jest stanie. Musimy się śpieszyć. O! Taki oddział może tu atakować? No, chyba może. Dawaj, dawaj, dawaj. Majew, tutaj. Znikaj, 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 nie gin. Wow, jest gorzej. No dobra, już żyjemy. Winni będą cierpieć. Okej, cały oddział. Zapraszam tutaj. Nie zostań zaatakowano. Na leczonko tutaj musisz przyjść. Świetnie. No dobra. Tak budynku nie rozwalimy, ale za to możemy rozwalić inne rzeczy. A właśnie, mogę wysłać same te demony tutaj. Na takie coś, powiedzmy, jakby zwiad. Jak tam? Naprawione. Ale jeszcze nie jest to cudowne. Drewna potrzeba. Musimy się śpieszyć. No atakują, ale słabo. Dobra, jak to wygląda? Tutaj mam mały oddział już. Okej. Zrób przejście. No, z małym oddziałem nie jest tak źle. Tutaj leczenie niestety jest konieczne. Okej, chodźcie tu. Szybko. Majew niech jeszcze pójdzie dalej tutaj. Po ten przedmiot. Wyrwa. Drewna potrzeba. Uj. Trzeba więcej drewna. Dobra, wszystkie ogniki, reperować. No, o, no. Tak lepiej. Tutaj patrol. Tutaj na górze będzie akcja. Musimy się śpieszyć. I tak, Majew. Kamień mamy. Kolejny. Przyda się. Nie mogę czekać dłużej. Okej. No to czas się przebić w takim razie na północ. Koniec jest coraz bliższy. I po prostu mijamy. Nie mogę zaatakować. Wbijamy tutaj na Hama. Zakończę to polowanie. I atakujemy wtedy dopiero. Koniec jest. No, coś takiego. Wskaż mi drogę. Musimy się śpieszyć. Twój znak. Wow, 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 wow. Zaatakować. Ups. Nie przeżyła tego. Ty też znikaj trochę. Trochę dalej, trochę znikaj. O właśnie, możesz zniknąć jeszcze. Przez chwilę. Aha, skończyło się. Sprawiedliwości stanie się. Dawaj, jeszcze jednego, jeszcze kolejnych. Marnujemy tutaj czas. Mhm. Winni będą cierpieć. A, no tak. Dobra. To jest dobry punkt widokowy. Widać, co tutaj się dzieje. Musimy przeskoczyć z drugiej strony. Co tam? Ajajaj. Smacznego!
za mało. Złota. Dobra. Muszę postawić tutaj jednego drzewca. Okej. Nie, nie, nie. Lepiej jej reparować, niż mieć jednego więcej, który nie będzie nic robił. Czekam. Czas na łowy. Okej. To Majew. Mam dla ciebie zadanie. Przeteleportuj się. Dalej. Zakończę to polowanie. Dalej. Jeden sekret pokażę już teraz. Dalej. I teraz... Aha, miałem tutaj punkt widokowy, tutaj już nie mam. A jednak. O! Piękny ogród. Świetnie. A kto tutaj jest? Tu jest Grang Szczur, który ma 100% na unik. Czas na łowy. Twój budynek jest gotowy. Jest odporny na magię. Można go jedynie wyklikać. A to zaraz? Co się tutaj dzieje? Dobra, wy musicie w ogóle patrolować. No, tak będzie lepiej. Okej, już powinni sobie poradzić. Mogę wrócić do naszego granka. Marnujemy tutaj czas. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Talizman uników. Wywalam szaty maga, biorę talizman uników i teleportuję się z powrotem. Nadszedł czas. Dobra. Koniec zaatakowali. Nie mogę czekać dłużej. Okej. Jestem. Księżycowa glewia? Nie, to nie ma sensu teraz. Mig błystalne ostrza? Super! Gdzieś zgubiłem naszych. Za mało złota. Sprawiedliwości stanie się zadość. Nie, 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 nie. Jest coraz bliższy. Gdzie ty idziesz? Głupota zabija. Nadszedł czas. Dobra, jakoś muszę to rozwalić. Wiem za to, że hipogryfy poradzą sobie z tymi latającymi, którzy tutaj są. Więc... Marnujemy tutaj czas. Do bazy, do bazy, do bazy. Jak tam? No dobra. Coś się rusza. Twój ruch może być. Aha. Chodźcie tu. Tu będą wrogowie? Chyba tak. Tak. No i pięknie. Tak powinno pójść. Po kolei... Akim? Musimy się śpieszyć. Z kolei tutaj mogę w takim razie atakować tych latających. Tu muszę ich wziąć, żeby za mną polecieli. Tak. Jak już odleci od stada, to łatwy cel. Fuj. No cóż, jeden zginął. Marnujemy tutaj czas. Wow, co się dzieje? Co wy robicie? Mówiłem wam, że głupota zabija. Słuchajcie się mnie czasem. No dobra, to pójdzie. Wszyscy naprawiają? Wszyscy. Okej. Więcej do naprawiania. Dobra. Teraz musimy niestety dobić się tutaj dosyć szybko, bo już cisną nas niesamowicie. Dobra, mam pomysł. Czas na łowy. Robię tutaj duży team, razem z hipogryfami i spróbuję odwrócić ich uwagę, rozwalić bramę przede wszystkim. Tak, rozwalę bramę, o tą, i po prostu na chama przelecę. Dobra. Żeby wszystko grało, to muszę dobrze wszystko poustawiać. W
wskaż mi drogę. Bezczeszczą nasz święty gar. Jak tam? Aha, reparujcie. Więcej do reparowania. Tylko 24 kasy jest, więc może zabraknąć za chwilę. Zaatakowali wroga. Okej, okay. No pewnie zabraknie. Dobra, ty ja na hamalece? Nie ma czasu na odpoczynek. Tak, ty wskakuj tutaj. Albo do tego. O, nieważne. Musimy się śpieszyć. Dobra, ja zrobię coś takiego. Skoczę tutaj, na szybko na hama. Odciągnę ich w bok. To będzie pierwsza rzecz. Odciągnę ich tutaj na górę. Teraz tu. Rozwalę bramę. Rozwalcie bramę i chodźcie tu. Marnujemy tutaj czas. A wy teraz możecie przeskoczyć. No, zróbcie miejsce, super. Dobra. I właśnie, dobrze. Awangarda bez gońca. Bezczeszczą nasz święty gard. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Dobra, zaraz pokażę wam sekrety. Zginął nasz czempion. Ostro było. Niech Elune sprawi, żeby dotarła do Shandostorm Rage'a na czas. W przeciwnym wypadku Illidan może nie spotkać nikogo dość potężnego, aby go powstrzymać. Dobra, jestem wam winien sekrety. No to proszę bardzo. Więc tak, tutaj na dole jest pierwsza baza Nag. No właśnie, nie można się dostać, bo są te wodospady. Majew może się dostać. Właśnie z tego skorzystam. Koniec jest coraz bliższy. Mam ze sobą hipogryfa. O, już widać. Księga zwinności, runa many. Niestety tutaj nie mam błyśnięcia na wyższym poziomie. No ale cóż. Winni będą cierpieć. No dobra, to w takim razie nawet nie muszę tego brać. To tyle tutaj. Jeszcze tutaj jest kolejne. Odkryłeś sekret. Świątynia Strażnika Burz. Za sprawiedliwość. To są złote monety. Posąg Cenariusa. O. Koniec jest coraz bliższy. Trzęsienie ziemi. Jakby tego było mało. I jeszcze tutaj jest kolejny, analogiczny sekret jak tu przed chwilą. Tu na dole. Tylko muszę przeskoczyć jeszcze przez jedną sadzawkę. O. I tutaj. A, to na tym końcu. Tu za tym. No, opończa inteligencji, runa many. Nic super ciekawego. Jeszcze tutaj są dwa sekrety. Tutaj zaraz przy początku, kiedy była ta pierwsza grupa, która wykopki jakieś robiła, to tutaj będą cierpieć. Jest przejście. Normalnie można przepłynąć tędy dołem, ale ja tak nie muszę. Co wy robicie? Mojemu nieśmiertelnemu hipogryfowi. już znowu? No dobra. Wezmę innego. Chodź to. Majew, majew, majew. Gdzie jesteś? Tutaj. A, to od razu polecę po następne. Następny sekret. Jest tutaj w rogu. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Czas na łowę. Więc Majew już widzi wszystko. No, tylko jej trochę tam nie sięga. Będzie to samo? Nie, nie, nie będzie na szczęście. O, tutaj z kolei jest Kesha Wild Barley. Andaryński miodowar. Ciekawe skąd on się tu wziął, on jest chyba niekanoniczny. Chen był jednym z pierwszych, którzy podróżowali. A może? Nie, no nie wiem, może jest. Super, ale sobie imprezę zrobili. Znęcają się. Trzeba zabić, a nie tak się znęcać. No dobra, tutaj. Musimy się śpieszyć. O, są.
Przeteleportuję się tu w takim razie. Ten czar, uderzenie cienia, miota zatrutym sztyletem wybranego wroga, zadając początkowo 75 obrażeń, następnie 10 obrażeń co 3 sekundy przez 15 sekund. Trucizna na krótki czas spowalnia szybkość ruchu i ataków ofiary. Całkiem, całkiem. Jak to nie można namierzyć? No dobra. No, zrobię to jakoś tam po bożemu, powiedzmy. O, tak lepiej? Bijemy do bram. Tutaj zabawa trwa. Oczywiście. Nie mogę czekać. Ashal Teradas! Nasi wojownicy zaatakowali. Jakiś zabłąkany meteoryt. Zostawia runiczne karwasze. To zmniejsza obrażenia magiczne o 33%. Też słabizna. No, to tyle. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Pewnie zadajecie sobie pytanie, co robił Illidan przez 10 tysięcy lat w więzieniu? Aby poznać odpowiedź, zajrzyjmy do jego dziennika. Dzień pierwszy. Mój własny brat wrzucił mnie do więzienia przez tak zwany akt zdrady. Zasnąłem wcześnie, pogrążony w myślach. Dzień drugi. Doszedłem do wniosku, że nienawidzę swojego brata. Tak więc wyryję moimi mieczami na podłodze słowa. Nienawidzę Furiona. Zginie. Dzień drugi, trochę później. Zjadłem i zasnąłem po wyryciu N. Dzień trzeci. Spróbowałem uciec. Nie udało się. Rozegrałem partyjkę szachów z samym sobą. Pokonał mnie. Dzień czwarty. Illidan chciał rewanżu, ale odmówiłem ponownej rozgrywki z nim. Nie nakarmili mnie dziś, więc poszedłem spać. Dzień piąty. Dzień szósty. Muszę iść do toalety! Dzień siódmy. Usłyszałem o grze Warcraft, ale nigdy w nią nie zagram. Później dostałem wreszcie jakieś jedzenie. Dziś była to świnia. Zatruta. Dzień ósmy. Prawie wydobrzałem po zatruciu pokarmowym. Zdecydowałem, że lepiej jeść pająki niż jedzenie, które mi przynoszą. Zakończyłem sprzątanie brudu na podłodze. Kiedy stąd wyjdę, wciąż będą robili ten szampon, który lubię, prawda? Dzień dziewiąty. Chyba lekko zaczynam wariować. To komiczne. Szarlotka! Ho, 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 wymiatanko! Nienawidzę tego dziennika. Hej, Majew, jesteś idiotką! Powtarzałem 7 razy, aż wyszła. Jestem ostry. Szach mat. Dostrzegam szaro-czarne... pręty? Ta. Dzień dziesiąty. Tak patrzę na Majew i myślę, że trzyma się dobrze. Niestety nie widzę jej. Jestem ślepy. Zjadłem trochę ciasta i znalazłem karteczkę od Tyrande. Nie martw się, bądź szczęśliwy. I tak zleciało 10 tysięcy lat w luksusowych katakumbach na Kalimdorze. To naprawdę niezrozumiałe, skąd u niego tyle goryczy i nienawiści.